Od 2011 roku obchodzony jest w Polsce Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. To hołd oddany polskim żołnierzom, którzy po II wojnie światowej nie złożyli broni, lecz próbowali jeszcze oswobodzić kraj od kolejnego po niemieckim sowieckiego najeźdźcy. Ich tragiczny los, kaźnie i mordy miały być jeszcze potem przypieczętowane zamilczeniem świadomości Polaków tego, że w ogóle istnieli. Chcieli nas zakopać, a nie wiedzieli, że jesteśmy ziarnem. Chyba to jest to oddanie dzisiejszego dnia, że obchodzimy Dzień Żołnierzy Wyklętych, Niezłomnych. A to jest pamięć, którą musimy przekazywać dalszym pokoleniom, bo ktoś kiedyś powiedział, że jeżeli my zapomnimy o nich, o nas kiedyś ktoś zapomni. Dlatego tu się spotykamy. Rok w rok przy powstańczej kotwicy spotykali się bolesławieccy harcerze i mieszkańcy miasta. Ze względów epidemiologicznych zrezygnowano w tym roku z gromadzenia się tu w większej liczbie osób, dlatego poszczególne środowiska pojawiały się pod kotwicą o różnych porach. Około południa byli to więc działacze związków zawodowych Solidarność. Chwilę potem pojawili się z kwiatami starosta bolesławiecki i przewodniczący Rady Powiatu Bolesławieckiego. Niech popłynie z Bolesławca też głos podziękowania dla profesora Szwagrzyka. Mówię o tym, bo dzisiaj włączyłem rano telewizor i pokazano łączkę. Nic by w tym nie było dziwnego, ale pokazano krzyże brzozowe i na tych krzyżach zdjęcia. Zdjęcia żołnierzy, młodych ludzi, którzy w tamtym okresie postanowili walczyć o wolność Polski. Są to zdjęcia, które jeszcze nie odnaleziono tych grobów, tych ciał, a przecież żyją jeszcze rodziny. Dlatego chylę chyba w imieniu nas wszystkich zebranych przed panem profesorem wielkie podziękowanie za to, co czyni dla jego wolontariuszy, bo to jest chyba najważniejsze, żebyśmy o nich nie zapomnieli. W ciągu dnia kwiaty i chwile zadumy oddawali pamięci żołnierzy wyklętych też przedstawiciele innych środowisk i mieszkańcy Bolesławca. Na wieczór swoją wizytę w tym miejscu zaplanowali zaś harcerze i przedstawiciele samorządu miejskiego.